Cześć, Major Kowszak, który was witam bardzo serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj wasza dziesiątka, wspaniała dziesiątka, którą sami wybieracie, a więc muzycznie bardzo gęsto za moment już będziecie mogli to odpalić. Jutro, uwaga, koncert Organka z 21 przystanku Woodstock. A my chcemy wam pokazać nasze spotkanie, które odbyło się wczoraj. Wczoraj w Gorzowie Wielkopolskim spotkaliśmy się w Komendzie Głównej Policji, aby porozmawiać o ostatnich już przygotowaniach do tegorocznego przystanku Woodstock. Były wszystkie służby, te, z którymi pracujemy od lat. W związku z tym nawzajem szybko przekazaliśmy sobie wszystko to, co już jest pozaapnane na ostatni guzik. Parę zmian będzie, ale obejrzyjcie, wysłuchajcie mnie na końcu. Będziemy starali się wam na bieżąco przekazać wszystkie najświeższe wiadomości dotyczące tegorocznego przystanku Woodstock. Ale tak jak mówiłem w poniedziałkowej audycji, kiedy mówiliśmy o bezpieczeństwie, od nas wszystkich zależy, jak będziemy się czuli na przystanku Woodstock. Myślę, że tradycyjnie ten przystanek wszyscy razem organizujemy, wszyscy razem tworzymy go. W związku z tym to od nas wszystkich będzie zależało bezpieczeństwo także tegorocznego przystanku Woodstock. 3., 4., 5. dzień sierpnia. Wszystkie szczegóły dotyczące już zamkniętego line-upu u nas na stronach internetowych. Wchodźcie, oglądajcie, bądźcie razem z nami, a my jesteśmy w Krakowie, także na ważnej uroczystości, ale o tym opowiemy jutro. Ściskamy was i posłuchajcie, co się działo w Gorzowie Wielkopolskim. Bardzo dobre spotkanie, na którym mieliśmy odprawę ze wszystkimi służbami, które pracują z nami na najpiękniejszym festiwalu świata. To tradycyjne spotkanie, mówimy wtedy o naszych przygotowaniach, mówimy o tym, co się dzieje za 5.12, a więc podsumowujemy to wszystko, co działo się teraz i co dzieje się i w Fundacji, i w Komendzie Głównej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Bardzo dziękujemy wszystkim ludziom, którzy znają Woodstock, którzy są gotowi, aby przystanek Woodstock w dniach 3., 4., 5. dzień sierpnia odbył się i żeby go jak najlepiej zabezpieczyć. Z nowinek mogę tylko wam powiedzieć, że ustaliliśmy coś, o co nas pytacie przez cały czas. Ten teren, gdzie będziecie się bawili pod sceną, ogrodzony lekkimi barierkami, będzie terenem, gdzie będziemy was sprawdzali przy tych barierkach. Musicie nam pomóc z tym. Możecie wejść z plecakiem, w którym macie bluzę, w którym macie wodę, w którym macie kanapkę, ale będziemy do tych plecaków chcieli zaglądać, jeżeli będziecie je chcieli wnieść. Nie będziecie mogli wnieść alkoholu, ale to jest zgodne także z ustawą o imprezach masowych, a więc tam, gdzie się bawimy, wielokrotnie was o to prosiliśmy. Teraz już w tym roku będzie po prostu zakaz wnoszenia napojów alkoholowych w postaci piwa na zabawę pod sceną. Będziemy was prosili, że jeżeli chcecie mieć swoją flagę, zabezpieczcie to sobie witką, cienkim, plastikowym masztem, takim jak od wędki, tak żeby to nie sprawiało także żadnych kłopotów dla nas, dla tych służb, które będą pilnowały, bo to będzie niebieski patrol, będzie czerwony patrol, żółty patrol, który będzie pilnował to wszystko, co się dzieje pod samą sceną, tam, gdzie będziecie się chcieli bawić. Ustalimy dokładnie miejsca, w których będą się poruszały samochody, do których będą dojeżdżały samochody, wszystkie parkingi, które będą dla was parkingami dla samochodów. Także będziemy dbali o bezpieczeństwo wasze, będą specjalne patrole, które będą sprawdzały, czy nie ma żadnych materiałów, które mogą nam zaszkodzić, a więc to są patrole z psami, które będą starały się to tak zrobić, aby nikomu nie zakłócać zabawy, spokoju. Musimy to razem zorganizować. To nie jest żadna złośliwość, to jest po prostu sytuacja, która ma miejsce na świecie, która ma miejsce w całej Europie. A my chcemy, żeby ten festiwal się odbył i po tej naradzie widzimy, że wszystkie te służby naprawdę z sercem i z takim dodatkowym, pozytywnym zaangażowaniem podchodzą do realizacji najpiękniejszego festiwalu świata. Wszystkie informacje będziemy wam przekazywali na bieżąco na naszych stronach internetowych. Pamiętajcie, że już pociągi ruszyły. Pamiętajcie, żeby także organizować swoje wyjazdy w Banku Podróży. Warto przyjechać do nas pociągiem, może wtedy jest mniej kłopotu, ale to już wy decydujecie, w jaki sposób będziecie chcieli do nas dotrzeć. Oglądajcie, co się będzie działo, jak nasi goście będą się z wami spotykali na SP, jakie są organizacje pozarządowe, ile muzyki w tym roku podczas całego festiwalu Przystanek Woodstock. To spotkanie ostatnie. Spotkamy się jeszcze już na polu woodstockowym, tuż przed otwarciem festiwalu, ale to będzie taki uścisk dłoni i stwierdzenie, że wszyscy jesteśmy gotowi do festiwalu Przystanek Woodstock.